Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Techniusie grubym, na którego wszyscy czekali, bo kiedy nastąpi premiera kart graficznych Intela? To pytanie zadajemy sobie od dawna, ja poniekąd na nie już wcześniej odpowiadałem w kilku aktualizowanych newsach, bo planowo miały być pod koniec tego roku, ale będą początkiem przyszłego roku, a konkretnie w marcu Intel planuje zaprezentować 3 wersje karty graficznej i nie tak jak wcześniej Wam donosiłem, że na początku, w pierwszym kwartale dostaniemy tylko i wyłącznie wersje laptopowe, a dopiero gdzieś koło wakacji wersje desktopowe. Nie, to już jest termin na wersje desktopowe, a przynajmniej jak wierzyć doniesieniom z chińskich portali. Skąd oni to wszystko wiedzą, jakie to będą karty, kiedy możemy się spodziewać premiery, jakie mniej więcej będą ceny, o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku, a Wy koniecznie zostawcie suba pod tym odcinkiem, bo w grudniu jest najgorszy miesiąc w historii od czasu, kiedy zacząłem codziennie, no prawie codziennie prowadzić Tech Newsa. Ale mnie to nie załamuje, bo najważniejsze, że ci co mają być, to są, ale zostawcie mimo wszystko suba, bo te cyferki mnie cieszą. A już teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was na Instagrama, darujemy sobie intro, wbicie na Insta, tam też ciekawe rzeczy i lecimy z tematem tych kart graficznych. 3 modele, najwyższy z 512 jednostkami EU i 16 GB pamięci VRAM na pokładzie, GDDR6 oczywiście, będzie ten układ graficzny zawierał około 4000 procesów strumieniowych, będzie to tak naprawdę zarówno ten flagowy model 512 jednostek EU, jak i drugi, czyli 386 jednostek EU, to będzie jeden procesor, jeden układ. Alchemix SO1, tak? SOC albo SO1, jakoś tak się będzie nazywał. W każdym razie to jest jeden procesor. Tak jak wiecie, AMD ma Navi 31 na przykład, a Nvidia ma na przykład GA102 i na GA102 stoi 3080 Ti, 3090, 3090 Ti, 3080 gołe stoi już na GA103. Natomiast ten procesor Intela będzie prawdopodobnie sztukowany. Miała też powstać jakaś wersja z 400 jednostkami EU, ale na razie o niej cicho, zobaczymy jak to będzie. Na pewno możemy się spodziewać 3 kart. I jak? Pierwsza, najwydajniejsza, ma konkurować z 3070 Ti. Druga, czyli te 384 jednostki EU i około 3000 procesorów strumieniowych, ma konkurować z 3060, więc widzicie, te 1000 procesorów daje nam tu taki dość spory rozstrzał, jeżeli chodzi o wydajność. Tak, trzecia ma być tym, na co ja w sumie paradoksalnie czekam najbardziej, czyli karta ze 192 jednostkami, nie, ze 120, ze 190. Wklejam Wam tu z jaką liczbą jednostek EU. Ma być to totalnie podstawowy model. 75 W TDP, czyli bez żadnego dodatkowego zasilania. Karta pokroju 1650, natomiast wydajnościowo może być od niej wydajniejsza. 1660. 8 GB pamięci VRAM w tej karcie zagości. No i to jest karta, na którą ja osobiście czekam, bo to może być karta, która w końcu przyniesie jakiś model, który jest modelem nowszym niż dwuletni, a jednocześnie kosztuje mniej niż 1000 zł. W sensie, dziwiły mnie terminy na samym początku, że Intel miałby te karty pokazać w okolicy wakacji. Moim zdaniem to wtedy kiepski termin by był, z tego względu, że zaraz po wakacjach zobaczymy nowe karty Nvidia, czyli RTX serii 4000 i nowe Radeony RX serii 7000. Więc trochę późno na debiut, a jeżeli pokażą to w marcu, a tak mówią nam chińskie przecieki, skąd one się w ogóle wzięły? Ano wzięły się z tego, że Intel zaczął te procesory, te kawałki krzemu, rozsyłać już do swoich partnerów, żeby projektowali płytki PCB, żeby projektowali układy chłodzenia. Krótko mówiąc, żeby zaprojektowali sobie gotowe układy, a później to wszystko trafi na taśmę produkcyjną, Intel będzie dosyłał krzem, a oni u siebie będą to klepać na PCB. PCB, procek, chłodzenie, boom i wyjazd do magazynu. Chociaż powiem Wam szczerze, że 3 miesiące to troszeczkę krótko na naklepanie jakiejś dużej ilości kart graficznych, więc nie nastawiałbym się tutaj na jakieś zrewolucjonizowanie, uzdrowienie rynku czy cokolwiek w ten deseń. Raczej takie coś nie nastąpi. Będzie to po prostu kolejna premiera, która rozejdzie się od tego i nawet nie musi trafiać do górników. Po prostu wyobraźcie sobie, popatrzcie sami na siebie, popatrzcie na komentarze pod filmach o kartach graficznych,
technicznych. W ogóle na komentarze o filmach związanych z hardwarem, no tam jest po prostu cała masa graczy głodnych kart graficznych. Po prostu wszyscy chcą karty graficzne, dlatego nawet jeżeli żaden górnik nie kupiłby karty od Intela, to Intel nie będzie w stanie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jak będę się mylił, oj cudownie. Jakbym się mylił, to była najlepsza wiadomość dla nas wszystkich. Dla mnie, dla was, dla nich. Pan, pa, dla pana, dla pani, wszyscy płacą. W każdym razie wydaje mi się, że Intel nie zdąży naprodukować tyle kart, żeby chociażby zaspokoić gusta graczy. Po pierwsze, ogromna ciekawość, czyli po raz pierwszy od tak długiego czasu, no bo to nie jest po raz pierwszy w historii, ale od co najmniej, no powiedzmy tych 15 lat, może nawet możemy się pokusić o stwierdzenie, że od 20 lat, bo niemalże od początku tego tysiąclecia raczej liczy się tylko i AMD i Nvidia w tym wyścigu kart graficznych. Po raz pierwszy od tak długiego czasu, czyli patrzcie, no to jest tak naprawdę cała historia gamingu. Ktoś mi powie, panie, w latach 90. też się grało, kompy były, Maxton robił, Voodoo 3D było. Ja wiem, ale w skali całej historii gamingu, w skali całej historii hardware'ów, w skali całej historii komputerów, takich powiedzmy no gamingowych, zwłaszcza w naszym kraju, to jest niemal cała historia. Czasy, gdzie Voodoo 3D było dostępne, to w skali całej historii gamingu i hardware'u w naszym kraju, to jest prehistoria. No musicie mi to przyznać. Ja wiem, ktoś się może teraz obrazić. Panie, ja to pamiętam, jakby to było wczoraj, a ty mi mówisz, że prehistoria. No i świetnie, jakby ktoś, kto żyje dzisiaj, żył w prehistorii też, to też by pewnie powiedział, że pamięta to. Znaczy, ja żyłem w tej prehistorii. To nie jest tak, ja nie jestem jakiś super młody. Ale to jest tak, że no, chodzi mi o skalę. Ale to już nieistotne, bo się strasznie zamotałem. W każdym razie ciekawość. Ciekawość też ludzi pchnie do tego, żeby kupić te karty. Każdy, kto będzie miał usupłane grosza, będzie chciał sprawdzić, co ten Intel tam wyskrobał. Co oni tam wydłubali w tym kawałku krzemu, co później TSMC wielokrotnie powieliło. No ja powiem wam szczerze, jestem mega ciekawy. Być może sam wyciągnę sakiewkę, wysupłam i rzucę na stół, powiem, panie, poproszę dwie na moją odpowiedzialność. Dwie karty graficzne. Tą najmniej wydajną i najbardziej wydajną. No środkowa też może być bardzo ciekawym modelem. Natomiast właśnie najbardziej mnie ciekawi, co Intel będzie w stanie osiągnąć w swoim, że tak powiem, szczycie, piku mocy, czyli ta 512 jednostek EU. I tutaj 3070 Ti jest jak najbardziej realne moim zdaniem, jeżeli chodzi o tą kartę graficzną. Nvidia zresztą szykuje kontratak w postaci 3070 Ti z wersji 16-gigabajtową pamięcią VRAM. To jest ewidentnie zagrywka kontratakująca te karty Intela. Ale moim zdaniem żadne kontrataki na rynku nie mają sensu. Z tego względu, że co by się na rynku nie pojawiło, to się sprzeda. Dlatego to jest najlepszy moment dla Intela, żeby te karty graficzne wypuścić. W wakacje też byłoby nieźle, ale już część osób, które po prostu chciałoby kupić kartę graficzną, zacząłby kalkulować. A może poczekam te dwa miechy, za 3 miesiące RTX-a takiego 4000 sobie kupię, co będę teraz Intela kupował. I faktycznie Intel na tak późnej premierze mógłby odrobinkę stracić. A tak, no to tutaj zdecydowanie jak pojawią się na półkach sklepowych w marcu, to wyprzedadzą się na pniu i tych kart absolutnie braknie. Co do tego nie mam złudzeń. W sensie, chciałbym się pomylić, tak jak z tymi kartami pokoparkowymi się pomyliłem w wakacje. Naprawdę chciałbym się tak pomylić i chciałbym, żeby tych kart Intela było tyle na półkach, że każdy kupi i wszyscy powiedzą, ja swoją mam, pan swoją ma, pani swoją ma. Wszyscy mamy, a jeszcze leżą. Tak nie będzie. Ale mimo wszystko to będzie też ten okres w roku, który moim zdaniem będzie takim oddechem, jeżeli chodzi o branżę kart graficznych. Tutaj to jest po raz kolejny moje wieszczenie, więc albo się śmiejcie, albo nie. Wypiłem kawę, popatrzyłem w fusy i widziałem tam, że faktycznie drugi kwartał 2022 to będzie oddech. Będzie dużo premier, czy to Nvidia, czy AMD, czy premiera Intela. Do tego, wiecie, prawdopodobnie już bardzo bliski fork na Ethereum 2.0, więc też ci kopacze kryptowalut, których no, gdzieś tam kilku mi się omsknęło w przestrzeni mojego wzroku i oni już myślą o sprzedaży swoich kart graficznych, bo czują to, że może nadejść ta odwilż i wtedy nie zarobią tyle na kartach graficznych.
graficzne. Znaczy oni już i tak się odkuli, ale jeszcze na sprzęcie swoje można wyciągnąć. Zwłaszcza, że kopie się jednak coraz trudniej. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno no ja tutaj oczekuję na tą kartę tanią, bo chciałbym kartę za 1000 zł. Chciałbym w końcu taką kartę, która do tych segmentu komputerów za 2-3 tysiące złotych, nawet 4 tysiące złotych wniesie coś, że będzie sens składać takie zestawy. Mam taką nadzieję, trzymam za to kciuki i będę Wam o tym donosił na pewno najbliższy czas na takie donoszenie będzie samym początku stycznia. CES 2022. Tam Intel na bank powie coś o swoich kartach graficznych, no i wtedy będziemy mieli bardzo dużo informacji. W ogóle następny miesiąc, styczeń, to będzie tech news za tech newsem i pewnie nawet wrócę do live'ów, bo będzie taka ilość danych, że no naprawdę czekam na to bardzo mocno, żeby rzucać Wam te newsy, ponieważ na razie jest troszeczkę sezon ogórkowy. Jak coś nie przecieka, bo wiecie, tak i może teraz już nawet producenci nie wypuszczają za bardzo tych kontrolowanych przecieków. To, co teraz wyciekło o marcowej premierze, to jest raczej niekontrolowany wyciek. No wiecie, no nie czarujmy, są takie kontrolowane, są takie niekontrolowane, aczkolwiek ja przyznam szczerze, ja nie umiem ich odróżniać. Nie wiem, który jest kontrolowany, który jest niekontrolowany, chociaż niektóre faktycznie widać, że są niekontrolowane, tak jak ten, a niektóre widać, że to jest taki tutaj rzucimy Wam porcyjkę na zajawkę, macie, łapcie, cieszcie się, niech rośnie hype na nasz sprzęt. Teraz producenci nie chcą tego robić, bo czemu mają to robić, jak za tydzień sami o tym oficjalnie powiedzą? Oni chcą zbudować napięcie. Jeżeli zbyt dużo teraz się ludzie dowiedzą, no to ich premiera będzie taka, ech, mam wszystko wiadomo, no technokrata oglądam, wszystko już mi powiedział o tych przeciekach, więc w sumie Intelu nic nowego nie powiedziałeś. Dlatego producenci nie chcą, żeby teraz cokolwiek wyciekało. Teraz chcą trzymać wszystko w tajemnicy, żeby jak zrobią swoją konfę, żeby było takie, co panie, ale premiera. I ja się nie mogę tego doczekać. Ja mam nadzieję, że będę się łapał często za głowę, chociaż mniej więcej wiem, czego się spodziewać i raczej niczym nas nie zaskoczą. W końcu taki profil tego kanału, żeby nie dać się zaskoczyć. Ale mimo wszystko czekam na te oficjalne informacje, bo było kilka razy już tak, na przykład przy konferencji HMD, że czekałem bardzo mocno na konferencję HMD, że coś fajnego będzie. A było takie kolejne karty graficzne do serwerów. No fajne te nowe epiki, ale no nie mam szafy serwerowej, więc za bardzo mnie to nie kręci. To są fajne rzeczy, ale nas cieszy to, co mam w skrzynkach, ewentualnie w laptopach. To nas jednak cieszy najbardziej, prawda? Fajne są sprzęty takie serwerowe, bo one też pokazują jakąś zdolność technologiczną danego producenta, ale my czekamy na to mięso gamingowe, tak? Ja też czekam. Dobra, jak ktoś dotrwał do tego momentu, to napiszcie technokracja w komentarzu. Technokracja jest mocna. Aha, i swoją drogą, skoro już zakończyłem temat, polecam Wam najnowszy filmik Astrofazy. Dodam to jeszcze w swoim poście na social mediach, bo jak robiłem kilka filmów o komputerach kwantowych, pytaliście się mnie, jak to działa, jak działa komputer kwantowy, zrobić taki filmik. Astrofaza zrobił taki filmik. Filmik jest bardzo fajny, pewne elementy, no ja bym inaczej powiedział, ale to nie zmienia faktu, że jak najbardziej bardzo ładnie i bardzo prosto wszystko tam tłumaczy. Czasami trzeba kilka razy obejrzeć, żeby dokładniej zrozumieć, ale jak najbardziej polecam dla wszystkich zainteresowanych właśnie tematem komputerów kwantowych. I jak już tam będziecie, to piszcie mu w komentarzu technokracja. Niech wie, skąd jesteście i niech wie, że technokracja jest mocna. I ja Wam bardzo za dzisiaj dziękuję. Widzimy się oczywiście w kolejnym filmie już jutro. No i oczywiście codziennie. Do zobaczenia. Miłego wieczoru, nocy, dnia, kiedykolwiek to oglądacie. Wszystkiego dobrego dla Was. Jeszcze w nowym roku. Czekajcie, czy ja Wam powinienem życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku? Tak, wszystkiego dobrego w nowym roku, ponieważ w jutrzejszym filmie nie wiem, czy składam te życzenia, a jest on już gotowy. Bardzo dziękuję za ten cały miniony rok. Na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas, oczywiście taki film w nowym roku zrobię, podobnie jak robiłem rok temu. Film podsumowujący rok 2021, ale już teraz życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby to był najlepszy rok w Waszym życiu. I na pewno lepszy od tego minionego, chociaż mógł ten miniony być bardzo udany. U mnie na przykład, wbrew pozorom, był bardzo udany, ale mam nadzieję, że przyszły będzie jeszcze lepszy dla nas wszystkich. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego w nowym roku, wszystkiego dobrego na resztę dnia, czy tam doby, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia. Cześć.
Thank you.